kilkuset krośnieńskich mieszkań znikną piecyki gazowe do podgrzewania ciepłej wody. Rozbudowana zostanie także sieć ciepłownicza. Wszystko w ramach realizowanego przez miasto projektu pod nazwą Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła. W sumie zwartej ponad 11 milionów złotych inwestycji skorzysta ponad 2,5 tysiąca gospodarstw domowych. Władze miasta podpisały już umowy w tej sprawie z wykonawcą oraz beneficjentami, czyli Krośnieńską Spółdzielnią Mieszkaniową, Towarzystwem Budownictwa Społecznego oraz Spółdzielnią Mieszkaniową Metalowiec. Z jednej strony tylko 15-procentowy udział spółdzielni mieszkaniowej w projekcie, więc 85% dofinansowania, można powiedzieć, patrząc na kolejną perspektywę finansową, że jest to niepowtarzalna szansa dla nas na tak duży zakres wymiany starych, wysłużonych instalacji, tych niebezpiecznych, ale i tych, które są mocno skorodowane, ponieważ będą budowane nowe przyłącza ciepłownicze do budynków wielorodzinnych. Bezpieczeństwo i komfort mieszkańców to jedne z najczęściej wymienianych zalet tej inwestycji. W sumie projektem objętych zostanie 49 budynków wielorodzinnych. Poprzez likwidację piecyków gazowych, zastąpienie ich centralną ciepłą wodą użytkową, unikamy, wyeliminowujemy jakby możliwość zatrucia tlenkiem węgla w lokalach, a to wszyscy z nas śledzą, tak? Corocznie w skali kraju dziesiątki osób z tego tytułu niestety umierają. I to jest jakby najważniejsza rzecz. Zgłosiły się dwie wspólnoty, którymi zarządzamy, jedna przy ulicy Piastowskiej, druga przy ulicy Naftowej. W pierwszym przypadku realizujemy węzeł cieplny plus wymianę pieców w całym budynku, czyli we wszystkich mieszkaniach. Tam jest ponad 20 mieszkań. W drugim przypadku jest mowa tylko o węźle cieplnym, o wymiennikowni, ponad 50 mieszkań, czyli w sumie około 80 rodzin będzie zaangażowane w ten projekt. Prace mają rozpocząć się pod koniec tego roku i potrwają do połowy 2022 roku. Prosimy przy okazji o wyrozumiałość wszystkich. My ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, żeby te prace przebiegały sprawnie, żeby były realizowane w jak najkrótszym czasie, tak aby uciążliwość tych prowadzonych prac dla społeczeństwa była jak najmniejsza. Niemniej, niestety jakieś uciążliwości się pojawią. Wcześniej w ramach projektu wymieniono 96 starych pieców opalanych węglem na kotły gazowe w domach jednorodzinnych.